Mam nadzieję, że tym razem bez kłopotów z połączeniem. Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat na prezydenta i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie. W jakiej rzeczywistości politycznej dziś się obudziliśmy? Ja myślę, że rząd się oderwał od rzeczywistości i to jest najgorsze w tak trudnym czasie, kiedy wszyscy powinniśmy współdziałać w walce z koronawirusem, a nie w walce politycznej tracić energię i siły, nie w walce wyborczej, tylko walka z koronawirusem. Dlatego ja dzisiaj w Sejmie będę prezentował naszą ustawę, ustawę Koalicji Polskiej, prawdziwa tarcza antykryzysowa, która zawiera rozwiązania dla pracownika, przedsiębiorcy, dla rolnika, która jest jedyną szansą na ratunek w tej sytuacji, bo ta tarcza, która została wprowadzona, jest po prostu dziurawa, po prostu dla wielu firm ona nie zafunkcjonuje. Trzeba zwolnić z PIT-u, z CIT-u, ZUS-u, firmy niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Panie prezesie, pozwoli pan, bo ja bym chciała o tym państwa projekcie porozmawiać dość szczegółowo, bo rzeczywiście pomoc dla przedsiębiorców wydaje się kluczowa w tym momencie i chcę na to poświęcić więcej czasu, ale najpierw chciałabym zamknąć temat tego, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie, bo oczywiście żyjemy w bardzo trudnej sytuacji. Najważniejsza jest w tej chwili pomoc dla obywateli finansowa, bo wielu z nich traci na naszych oczach dorobek życia. Niemniej jednak wszyscy zastanawiają się nad tym, czy my jeszcze mamy w ogóle państwo demokratyczne. Czego wczoraj dokonano w Sejmie? Czy głosowanie w ogóle spełnia tę konieczność pięcioprzymiotnikowego, czyli na przykład tajność oddania głosu? Wiemy, że w pakietach wyborczych oprócz karty do głosowania ma znaleźć się także oświadczenie, w którym wpisujemy imię, nazwisko, PESEL. W związku z tym pojawia się pytanie, czy my będziemy głosować tajnie, czy po prostu każdy będzie mógł sprawdzić, na kogo oddaliśmy swój głos w wyborach prezydenckich. Pana to nie niepokoi? Myślę, że polskie rodziny najbardziej zaniepokojone są tym, czy ktoś z ich bliskich zarazi się, czy będzie udzielona mu pomoc. Martwią się o tych, którzy pracują w szpitalach, o to, czy firma, w której pracują, utrzyma się, a właściciele firm martwią się, czy firmy będą w stanie funkcjonować, czy nie upadną. Więc to są chyba największe zmartwienia. Niestety rządzący uparli się i dla nich święty jest majowy termin wyboru, a nie święte są życie i zdrowie. Tym się zasadniczo różnimy, bo uważam, że dzisiaj trzeba przyjąć działania związane z zabezpieczeniem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, żeby on miał swoją wydolność, bo we wszystkich krajach, w których dochodziło do nagłego rozprzestrzeniania się koronawirusa, najpierw kłopoty miał system ochrony zdrowia. Był źródłem infekcji, był źródłem zakażenia, później był niewydolny. Druga rzecz to prowadzenie właśnie prawdziwej tarczy antykryzysowej i trzecia... Panie prezesie, ja mówiłam, że my o tym porozmawiamy, tylko skończmy ten wątek polityczny. On jest niezwykle ważny, bo uważam, że obywatelom w tym momencie, ale właśnie ja będę przełamywać pana upór, dlatego że uważam, że możliwość odebrania w normalny sposób obywatelom głosu po 30 latach demokracji, kiedy dostaliśmy wreszcie narzędzie, które pozwala nam na jakąkolwiek kontrolę władz, wybór władz, jest bardzo smutną i trudną sytuacją. I oczywiście o tych wszystkich sprawach, o których pan wspomina, zaraz porozmawiamy, bo ja nie mówię, że one nie są ważne, ale jednak chciałabym od pana usłyszeć, co pan sądzi na temat przyjętej wczoraj ustawy i czy na przykład pana wyborcy, czy nie boi się pan o to, że pana wyborcy nie będą mogli zagłosować tajnie? Ja wyrażałem swoją opinię w dwóch czytaniach wczoraj. Po pierwsze mówiłem o tym, że to jest ustawa, która służy utrwalaniu władzy. Władzy, która się zagubiła, która straciła słuch społeczny, która chce za wszelką cenę przeprowadzić wybory w maju, bo nie wierzy w swój sukces na jesień. Boi się, że nieumiejętne działanie, brak poradzenia sobie z kryzysem gospodarczym czy z epidemią odbije się na ich sondażach, a później na wyniku Andrzeja Dudy. I słusznie, że się boi, bo popełnia gigantyczne błędy. Ale lęk, który dzisiaj ta władza odczuwa, pchają na oślep, bez oręża, na wybory przeprowadzane w sposób, które nie są ani nie są dochowane zasady rzetelności, staranności procesu wyborczego. Nie są dochowane zasady równości tego procesu, bo już dzisiaj nie ma równego starcia pomiędzy kandydatami, ani równego dostępu do informacji dla obywateli. Te prawa wyborcze, które opisuje Konstytucja, w jaki sposób prezydent Rzeczpospolitej jest wybierany, właśnie również w głosowaniu tajnym, w tych wszystkich przymiotach, które muszą mieć wybory prezydenta Rzeczpospolitej, są naruszone. Niemożliwość tego procesu w rzetelny i bezpieczny sposób
opisuje na przykład Komitet Bioetyki Państwowej Akademii Nauk, który mówi, że to jest ani prawnie niemożliwe, ani moralnie niegodne, można powiedzieć. O tym samym mówią rektorzy akademickich szkół polskich zgromadzeni na swojej konferencji, wskazując, że ani korespondencyjne głosowanie, ani tradycyjne nie daje dzisiaj gwarancji bezpieczeństwa. No dobrze, panie prezesie, tylko władza zmusza nas do wzięcia udziału w tych wyborach. Chciałabym, żeby pan wyjaśnił swoim wyborcom, ale nie tylko swoim, w ogóle wyborcom, widzom, którzy nas oglądają, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli my nie oddamy tego głosu, nie odeślemy karty wyborczej, to można nas wsadzić na 3 lata do więzienia? Bo taki zapis się pojawił. No, dzisiaj władza może zrobić prawie wszystko, bo wprowadziła ograniczenia na podstawie ogłoszenia stanu epidemii i dzisiaj i tak ma już gigantyczne uprawnienia. Nie rozumiem uporu, z którym nie chce przyznać faktu, że w Polsce jest klęska żywiołowa. Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej jest jednym z przesłanek do wdrożenia stanu klęski żywiołowej. I to wszystko by rozwiązałoby może też problemy nie wyborcze, tylko i wyłącznie. One są na którymś tam z rzędu miejsc, ale rozwiązałoby możliwość stosowania poszczególnych elementów z ustawy o stanie klęski żywiołowej. Uważam, że jakiekolwiek przymuszanie kogoś do oddawania głosu jest niegodne. To jest przywilej demokracji. Oczywiście są systemy demokratyczne, w których jest obowiązkowe głosowanie, ale my takich rozwiązań nie wprowadzaliśmy, więc nie można nikogo na siłę. Panie prezesie, ale czy w tej ustawie, nad którą wczoraj państwo głosowali, jest ten zapis o tym, że możemy trafić do więzienia za nieoddanie głosu? On był. Były też wprowadzane poprawki. Mhm. Zobaczymy, w jakim stanie wyjdzie ustawa z Senatu, bo Senat teraz ma ważną rolę do odegrania i Senat powinien naprawdę z wielką starannością pochylić się nad tą ustawą. Pewnie się pochyli. To już zapowiadał marszałek Tomasz Grodzki, że ten 30-dniowy możliwy termin zostanie wykorzystany do ostatniego dnia, no ale doskonale wiemy, że później poprawki senackie większość rządowa w Sejmie odrzuca. W związku z tym to jest tylko przedłużenie tego, co i tak nieuniknione. Panie prezesie, ja mam wrażenie, że opozycja po prostu jest bezsilna, bo Prawo i Sprawiedliwość, prezes Jarosław Kaczyński tak naprawdę robią, co chcą, a opozycja tylko może rozkładać ręce i mówić, no nie powinni, jest to niemoralne, jest to niedobre. Ja się zastanawiam tylko, jak daleko ta sytuacja może się posunąć. Po pierwsze, jesteśmy zmobilizowani i takim symbolicznym oczywiście, tylko symbolicznym zwycięstwem było to głosowanie nad pierwszą ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. One zresztą pokazało, że jedynie podczas zdalnego głosowania opozycja jest w stanie wygrać wybory, bo miała 100% frekwencję, co się przez 5 lat ostatnio nie zdarzyło. To jest jedna kwestia. PiS wygrał wybory i ma większość w Sejmie. Opozycja niestety te wybory przegrała. Tak zdecydowali nasi rodacy. Dzisiaj rząd, gdyby był roztropny, to by nawiązał współpracę i przyjął nasz Pakt Solidarności. Na rzecz rolnika, na rzecz pracownika, na rzecz przedsiębiorcy i też współpracy o charakterze, można powiedzieć, zawieszenia walk politycznych. Ja jestem do tego skłonny, wyciągam po raz kolejny rękę, choć wiem, że rządzący upajają się polityką dla samego sprawowania, dla samego uprawiania polityki, a nie dla rozwiązywania problemów. Dzisiaj stwarzają coraz więcej problemów obywatelom, a nie rozwiązują. To jest zagubienie się władzy, które jest po prostu bardzo niebezpieczne. Panie prezesie, czy pan chce brać udział w takich wyborach, naprawdę? Ja nie oddaję walkoweren. Póki piłka jest w grze, to będę walczył, bo też są osoby, które chcą wyrazić. Dzisiaj mnie do tego zachęcają, żebym głośno jako kandydat na prezydenta mówił o tym, jaka jest prawda, gdzie są najważniejsze potrzeby, że wciąż brakuje sprzętu ochronnego w placówkach ochrony zdrowia, ale też w domach pomocy społecznej, dla sklepów, dla tych, którzy pracują w handlu, dla tych, którzy pracują w transporcie czy w służbach mundurowych. Brakuje jasnego planu dla dzieciaków, dla dzieci, młodzieży, którzy będą kończyć szkołę podstawową i dla tych już dojrzałych osób, dorosłych, które zaraz będą zdawać maturę. Brakuje planu dla gospodarki i pokazania, kiedy będziemy stopniowo wracać do normalnego funkcjonowania.
nie ma tarczy antykryzysowej i po to jest dzisiaj kandydat na prezydenta. Nie żeby robić wiece wyborcze, rozdawać ulotki, tylko żeby zwracać uwagę na to, a ja mam tą możliwość jako poseł i kandydat na prezydenta. Więc będę walczył, będę zabiegał o prawdziwą tarczę antykryzysową i będę robił wszystko, żeby racjonalne decyzje zostały podjęte. Jeszcze nie jest za późno. Moim zdaniem rząd PiS-u gra cynicznie, bo będzie do końca sprawdzał sondaże. Jak im pokażą na początku maja, że nie idzie Andrzejowi Dudzie, co jest możliwe, to będą pierwsi, którzy będą dążyć do przełożenia tych... Panie prezesie, a propos sondaży, pojawił się kolejny, w którym wyprzedza pan Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ja ze spokojem podchodzę, bo dzisiaj to nie emocje sondażami są największe, tylko jak pomóc w tych emocjach, które towarzyszą Polakom i co zrobić, żeby mogli czuć się bezpieczni. Dzisiaj w Polsce nie ma poczucia bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo nie jest zagwarantowane. Są gigantyczne zaniedbania, jest niechęć do współpracy politycznej ze strony rządzących i to trzeba naprawić. Po raz kolejny dzisiaj jeszcze raz przypomnę, prawdziwa tarcza antykryzysowa, płynność musi być utrzymana w firmach, musi być wsparcie dla pracownika w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Im więcej teraz zainwestujemy, tym więcej uratujemy. Dobrze, to kończąc panie kończąc wątek wyborów i przechodzimy do tarczy antykryzysowej. Czy sądzi pan, że w tych warunkach, jeżeli przeprowadzone zostaną wybory, to osoba, która wygra, tak to nazwijmy, mandat prezydencki, będzie ten mandat prezydencki miała legalny? To będą legalne wybory? Zrobię wszystko i wierzę, że te wybory nie odbędą się 10 maja, nie odbędą się w maju, bo teraz ta ustawa daje przecież możliwość też, nie wiem na jakiej podstawie, przesunięcia przez marszałek Sejmu terminów na przykład o tydzień, na 17 maja, co jest kompletnym bezsensem, bo nie zmienia to w żaden sposób ryzyk, które się z tym wiążą, ani ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, ani ryzyka związanego z bezpieczeństwem tych, którzy mają te wybory przeprowadzać, choćby listonosze. Dla listonoszów to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i już związki zawodowe to zgłaszają. Więc jest wiele kwestii, które pokazują jasno i wyraźnie, że trzeba walczyć o to, nie kapitulować dzisiaj, ale walczyć o to, żeby wybory odbyły się w jak najbezpieczniejszym terminie dla wszystkich obywateli. Panie prezesie, powtórzę to pytanie, bo może pan nie usłyszał. Czy jeżeli wybory odbędą się w maju, to czy one będą legalne? Na podstawie tej ustawy wczoraj przyjętej. Zrobię wszystko, żeby wybory odbyły się w bezpiecznym terminie. W najbardziej bezpiecznym dla wszystkich obywateli. Tych, którzy mają je przygotowywać i tych, którzy mają w nich uczestniczyć. Ale co pan może zrobić? Pan jest w mniejszości. Mogę bardzo dużo, bo nie kapitulując i nie poddając się dzisiaj, a zdobywając, jak sama pani redaktor powiedziała, coraz większe poparcie społeczne, to ten głos, który ja wyrażam, nie jest tylko moim głosem, ale jest głosem milionów osób, które chcą Polski bezpiecznej, chcą Polski, w której jest normalnie, w której da się żyć, i będzie można normalnie funkcjonować w życiu społecznym i gospodarczym. Panie prezesie, mówi pan, że... Dzisiaj nie jako tylko i wyłącznie kandydata na prezydenta, ale może szczególnie jako kandydata na prezydenta, który ma możliwość częściej niż inni parlamentarzyści, niż inni obywatele zabierać głos. Ja będę to w ten sposób wykorzystywał. Panie prezesie, to teraz dwa słowa o tej tarczy antykryzysowej 2.0, bo tak ją się nazywa. Zastanawiam się, czy rząd w ogóle weźmie pod uwagę państwa propozycje, bo jak słucham pani minister, wkrótce pewnie wicepremier Jadwigi Emilewicz, no to ona twierdzi, że to, co zaproponował rząd, jest być może niewystarczające, ale dobre, że ona nie słyszy tych słów krytyki, że a jeśli ktoś powtarza zarzuty, no to twierdzi, że niezbyt dokładnie przyjrzał się zapisom tarczy. Więc zastanawiam się, czy tutaj w ogóle jest jakakolwiek nić porozumienia. Ja wczoraj w wystąpieniu sejmowym oddałem głos tym wszystkim, którzy pisali do mnie w ostatnich dniach, tygodniach. To są dramatyczne listy, maile, które dostaję. Z rozpaczonych właścicieli firm rodzinnych, rolników, pracowników,
całych rodzin, które nie wiedzą, co się stanie z ich życiem. Ktoś zatrudnia 100 osób, musi dać wypowiedzenie prawie wszystkim pracownikom i nie ma z czego żyć, nie ma z czego spłacić zobowiązań, długów, kredytów, leasingów zapłacić. Takich listów jest bardzo wiele. Jeżeli ten głos nie mówi, nie jakiegokolwiek polityka, ale tych, którzy cierpią dzisiaj z powodu koronawirusa, pracownika, pracodawcy, rolnika, nie przemówił wczoraj do premiera Morawieckiego i do rządu, to moim zdaniem już nikt do nich nie przemówi. Bo to są najlepsi eksperci, którzy wiedzą, co się dzieje, w jakim stanie jest polska gospodarka, w jakim stanie są ich firmy. Słyszę wciąż powoływanie się na instytuty ekonomiczne światowe. Tą rywalizację, a ile oni dali, a ile my dajemy, a kto da więcej, a kto jest tutaj lepszy w Europie i na świecie. I takie porównywanie, to chełpienie się. Bohaterowie to nie są w rządzie dzisiaj, pani redaktor, szanowni państwo. Bohaterowie są w szpitalach. Bohaterowie dzisiaj zresztą ich dzień, to trzeba podkreślać. Bohaterowie są wszyscy ci, którzy w tych trudnych warunkach pracują każdego dnia. To są prawdziwi bohaterowie, a nie ci, którzy się mienią herosami na sali sejmowej. Nie ci, którzy będą znów zachwalać swoje projekty i promować je w spotach reklamowych. Nie ci są dzisiaj bohaterami. I widać po tym, jak do mnie się też zgłaszają przedsiębiorcy, którzy mówią, dzwonię do ZUS-u, jestem 726 w kolejce oczekujący. Zgłaszają się ci, którzy mówią, ja z żadnego z elementów tarczy antykryzysowej nie mogę skorzystać. Zgłaszają się ci, którzy założyli swoją firmę na początku marca, nie wiedząc, co się będzie działo. I muszą, mają zobowiązanie i nie skorzystają z niczego. Samozatrudnieni. Te rozwiązania są niesprawiedliwe, bo dzielą na przykład firmy na lepsze i gorsze. Te mikroprzedsiębiorstwa, które potrzebują wsparcia, ale czym się różni przedsiębiorstwo zatrudniające 7 osób od tego, które zatrudnia 13? To są niewielkie różnice, a upadek tej firmy i strata dla pracownika jest taka sama, a te wielkie firmy, które zatrudniają 1000 osób, jak one upadną w małym powiecie, to niszczą cały rynek pracy. To jest upadek całego rynku pracy. Panie prezesie, my przedstawiamy właśnie, swój projekt. O to chciałam zapytać. Tylko tak bardzo konkretnie i bardzo prosto. Co w tej waszej tarczy antykryzysowej się znajdzie? Bardzo, bardzo konkretnie i bardzo prosto, bo taka jest ta ustawa. Po pierwsze, zwolnienie z ZUS-u, PIT-u i CIT-u dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości. Czyli bez składania wniosków, bez papierologii stosowanej, którą w Polsce tak uprawiamy z umowami. Kończymy z tym, co jest po prostu zmorą, nie tylko czasów walki z koronawirusem, ale polską zmorą, czyli biurokracja, która nas zalewa i niszczy ochronę zdrowia, rynek pracy, gospodarkę. Druga sprawa, niezwykle ważna, to cały fundusz płynności, który nakreśliliśmy jako Koalicja Polska. Tutaj autorem jest Stanisław Tyszka tego rozwiązania. W Banku Gospodarstwa Krajowego powstaje specjalny fundusz płynności dla firm, które nie mają dzisiaj szansy na stabilny dopływ gotówki, bo bank im nie chce udzielić kredytu. Bez płynności nie kupią towaru, bez zakupionego towaru nie ruszy produkcja, czyli upada firma w efekcie, albo nie mają na wypłaty dzisiaj i muszą wziąć pożyczkę, żeby wypłacić pracownikom, bo wiedzą, że za chwilę ruszy produkcja i to odrobią. Ten fundusz jest kluczowy dla utrzymania szczególnie średnich i dużych. Dobrze, panie prezesie, czyli mamy zwolnienie z podatku PIT-u, CIT-u, mamy zwolnienie z ZUS-u, mamy pożyczki w banku dla przedsiębiorstw. Co dalej? Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak. Dalej, minimalna pensja dla pracowników niezależnie od formy zatrudnienia. Czy to umowa o pracę, czy to umowa zlecenie, czy to umowa o dzieło, czy samozatrudnienie. Będzie mógł mieć wsparcie z Funduszu Pracy dofinansowania wynagrodzenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł. To jest dla pracownika bardzo ważne, bo wielu pracowników trafia na urlop bezpłatny. Wielu jest zmniejszany czas pracy, ograniczany czas pracy, przez to ograniczany możliwość zarobku. Dla samozatrudnionych to jest jedyny ratunek, czy dla pracujących na umowę zlecenie, bo one po prostu się zakończyły. Bez nich nie będą mieli ani złotówki bez tego rozwiązania. Bardzo ważny pakiet kolejny to cały zestaw rozwiązań dla rolników. Oni się borykają z gigantycznymi problemami, a nie są traktowani jako działalność gospodarcza. Tu szczególną uwagę poświęcamy tym, którzy stracili już
gigantyczne pieniądze, bo nie mogli sprzedać choćby kwiatów, którymi handlują na wiosnę, nowalijek, bazary nie działają, to jest ograniczone. Nie ma możliwości eksportu żywności. Rynek wołowiny to był przede wszystkim rynek, który eksportował, szczególnie do Włoch, a to się skończyło. Kolejna sprawa to agroturystyka. To jest specjalistyczna działalność rolnicza, a powinna być dzisiaj potraktowana jak działalność gospodarcza, bo nie ma szans na żadne przychody. Branża turystyczna jest w ogromnym kryzysie. To są te trzy najważniejsze filary. Jest oczywiście masa rozwiązań dotyczących pracowników młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników, dotyczących możliwości takich biurokratycznych, ograniczenia biurokracji. Jest wiele rozwiązań specjalistycznych. Trzy największe pozwoliłem sobie omówić. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Panie prezesie, czy w dobie tak poważnego kryzysu finansów publicznych, jak się okazało, także powinny zostać wstrzymane wypłaty świadczeń typu 500+ czy 13 emerytur? Gdyby to zostało zatrzymane dzisiaj, to dla niektórych rodzin, boję się, że za chwilę dla wielu rodzin, nie byłoby żadnego dochodu. To jest świadczenie, które w trudnych czasach będzie moim zdaniem wsparciem, którego nie wolno w żaden sposób ograniczyć. Po pierwsze, w budżetach rodzinnych te pieniądze i wydatki związane z 500+ zostały już zaplanowane. Po drugie, jeżeli ktoś traci pracę, to 500+ może być dzisiaj dla niego jedynym wsparciem. Nie wolno tego ograniczać. Szczególnie mam też na uwadze i w pamięci słowa premiera Morawieckiego, ministrów, którzy mówili o gigantycznym bezpieczeństwie budżetu państwa. Mówili o braku deficytu. No to teraz przed moment, żeby ten deficyt powstał, bo ja wolę... No, szef Narodowego Banku Polskiego, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mówił o tym, że mamy nieograniczone ilości pieniędzy. Też pamięta pan tę wypowiedź Adama Glapińskiego. No jak, i to są wypowiedzi sprzed kilku tygodni, tak. Kilkunastu dni. Jeżeli są nieograniczone zasoby pieniędzy, to nie wolno w żaden sposób dzisiaj ograniczyć tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Czyli nie będzie nigdy naszej zgody na ograniczenie 500+, czy wsparcia dla emerytów, bo oni są w najtrudniejszej sytuacji. Rodziny wielodzietne, jak ktoś straci pracę, no to jest jedyna szansa, że dopóki nie znajdzie rodzic pracy, będzie stabilny dochód w rodzinie, będzie to świadczenie. Dla emeryta przy galopujących cenach, przy trudnościach, które wiążą się też z ograniczeniami jego w wychodzeniu z domu, naprawdę to wsparcie powinno być bardziej systemowe i tu wrócę do emerytury bez podatku. Lepiej przestańmy zabierać wypracowane dochody niż i opodatkowywać je również na emeryturze, niż tylko i wyłącznie skupiać się na świadczeniach. Ale to jest już dywagacje o różnicach programowych. Trzeba utrzymać te programy i to wsparcie dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Władysław Kosiniak-Kamysz, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.